Cześć, witajcie w naszym kolejnym filmiku Team Bonita Guru. Mam nadzieję, że cieszycie się z obecności Bonika, którego tutaj dawno nie było, bo to właśnie z nim przygotowałam dziś dla Was paplando na temat... Love Rosie, cudowna, fantastyczna Love Rosie. Filmu niestety jeszcze nie widziałam, ale za to czytałam książkę, która jest wspaniała, cudowna, rewelacyjna, obłędna, boska, przeboska, nieziemska, nadzwyczajna, kapitalna. Więcej synonimów nie przychodzi mi teraz do głowy oraz szalenie wzruszające. Oto powieść, która wymiata i nie jest to takie zwykłe wymiatanie, tylko wymiatanie rozpierniczające system. Tak, dokładnie tak, bo oto mistrzostwo świata w swoim gatunku. Książka, z którą zdecydowanie warto się zapoznać. Powieść, której nigdy, ale to przenigdy nie pozbędę się ze swojej półki, bo jest tak przekochana, że na pewno będę do niej wracać. O co tu chodzi? Otóż głównymi bohaterami tej powieści są Rosie oraz Alex, dwójka przyjaciół mieszkająca w Irlandii, która zna się normalnie jak myse konie. Takie papuszki nierozłączki, można by rzec, które będą musiały nauczyć się żyć na odległość po tym, jak Alex wraz z rodzicami przeprowadza się do Bostonu. Co prawda Rosie mówi, że już zaraz po palu absolwentów wsiada w samolot, leci do Bostonu, rozpoczyna studia na tamtejszym uniwersytecie, ale niestety życie ma wobec nich troszeczkę inne plany, trochę, a nawet bardzo to wszystko komplikuje. Dlaczego? Tego dowiecie się oczywiście z kart tej przecudownej powieści, w której historia Rosie oraz Alexa została opowiedziana za pomocą listów, liścików, maili, zapisów takich rozmów na czatach internetowych, pism urzędowych, jakichś takich kartek okolicznościowych, zaproszeń na rozmaite te uroczystości, notek od nauczycieli i tak dalej, a więc mamy tu do czynienia ze swego rodzaju powieścią epistolarną i jest to pierwsza powieść epistolarna, którą przeczytałam i do której niestety nie zapałałam miłością od pierwszych stron, może z uwagi na to, że początek znajomości Rosie oraz Alexa został przedstawiony za pomocą liścików, którymi wymieniali się w szkolnej ławce, liścików, których autorka starała się myśleć i pisać jak dziecko, w związku z czym w tych liścikach aż roi się od wszelkiej maści byków i ja za bardzo tego nie lubię, takich jakby stylizowanych tekstów, kiedy dorosły stara się myśleć i pisać jak dziecko, za bardzo mnie to nie przekonuje. Właśnie dlatego nie byłam na początku w stanie wgryźć się w tę powieść, gdy jednak już coś zaskoczyło, to po prostu poszło jak burza. Co więcej, uważam, że forma tej powieści jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa, to bardzo ciekawy, genialny zabieg, dzięki któremu ta z pozoru banalna opowieść o miłości nabiera barw, ponieważ nie o wszystkich wydarzeniach nasi bohaterowie piszą tak prosto z mostu. Niektórych rzeczy musimy się domyślać, musimy czytać między wierszami, co wydarzyło się między jednym listem a drugim listem i to jest takie szalenie, szalenie ciekawe. To bardzo pobudza wyobraźnię. Nasza wyobraźnia pracuje na największych obrotach, zwłaszcza, że nasi bohaterowie cały czas dojrzewają, dorastają, starzeją się. W końcu akcja tej powieści została rozciągnięta na 50 lat. To też jest kolejny plus tej powieści, coś zaskakującego, coś naprawdę genialnego. Bardzo mi się to podobało. Jeżeli chodzi o naszych bohaterów, zostali naprawdę świetnie wykreowani. Na temat Rosie i Alexa nie chcą za bardzo się rozwodzić. Oni są świetni, nie zrozumcie mnie źle, ale o tym, jak są świetni, oczywiście przekonacie się czytając tę książkę. Tu chciałabym skupić się na postaciach drugoplanowych, ponieważ one stanowią takie bardzo barwne tło tej historii. Chodzi oczywiście o przyjaciół i rodzinę naszych bohaterów, którzy są takimi dodatkowymi komentatorami ich życia. I spośród nich wszystkich najbardziej lubię zwłaszcza Ruby, która jest fantastyczną przyjaciółką Rosie, genialną kobietą, po prostu przegenialną, przekochaną, którą pokochałam za to, jaka jest, za to, jaką lojalną przyjaciółką jest i za jej kapitalne teksty. Tylko Ruby potrafiła mnie tak rozbawić, gdy czytałam tę książkę. Mój ulubiony tekst: kończę 40 lat, Rosie. 40. Jestem młodsza od Madonny, uwierzysz? A wyglądam jak jej matka. Kocham ten tekst i to nie tylko dlatego, że generalnie wielbię Madonnę, w każdym razie Ruby wymiata. Poza Ruby mamy tutaj też rodziców Rosie, mamy jej siostrę Stefanie, niejaką Katie, niejakiego Tobiego, jak już mówiłam, albo i nie, bo już nie pamiętam, co mówiłam. Ci bohaterowie stanowią bardzo barwne tło tej opowieści. Opowieści traktującej nie tylko o przyjaźni, nie tylko o miłości, ale też przede wszystkim o dorastaniu, ponieważ w życiu Rosie oraz Alexa dzieje się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Czytając tę opowieść, obserwujemy, jak zmagają się z życiem, jak dążą do celów, które gdzieś tam sobie kiedyś wyznaczyli, jak cały czas poszukują siebie, jak zmagają się z samotnością,
samotnością, co tyczy się zwłaszcza Rosie, oraz jak ciągle się mijają pomimo uczuć, którymi się darzą. Także tak, kibicujemy im, naprawdę kibicujemy, trzymamy za nich kciuki. Czasami czytając tę książkę reagowałam: nie, nie rób tego, nie, to nie tak. Ty jej powiedz, co do niej czujesz, ty jemu powiedz, co do niego czujesz. Zakończmy tę farsę. Także jest to powieść, która wzbudza wiele rozmaitych emocji. Czasami po prostu krzyczałam przy tej książce, czyli mnie tak troszeczkę wkurzała, ale wkurzała w takim pozytywnym sensie. Oto powieść, która też bawi, która rozbawia do łez, która szalenie wzrusza i na kartach której znajdziecie szereg cudownych, wspaniałych, złotych myśli. Coś tam kiedyś wrzucałam wam kiedyś na Facebooka, więc nie będę tego przytaczać. Pragnę wam przeczytać coś innego, też po prostu fragment, który tak chwycił mnie za serducho tak mocno, że nie chcę normalnie puścić. Także czytam. Ludzkie życie jest budowane z czasu. Nasze dni, nasza zapłata mierzone są w godzinach. Nasza wiedza wyznaczana jest przez lata. Chwytamy w ciągu dnia kilka minut na przerwę na kawę, a potem czym prędzej biegniemy do biurek, spoglądamy na zegarek, żyjemy od jednej wizyty do drugiej. Mimo to nasz czas kiedyś się kończy i w głębi duszy zastanawiamy się, czy przeżyliśmy dobrze te wszystkie sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata i dekady. Nic dodać, nic ująć. Cudowna, wspaniała powieść, świetnie napisana, przesympatyczna, której daję 10 na 10. Uważam, że w swoim gatunku jest cudowna, a daję jej 10 na 10, a może nawet 11 na 10, z uwagi na ogromne ciepło, które wyziera z każdej kolejnej jej strony. Cecilia Ahern naprawdę podnosi na duchu, bo owszem, nasi bohaterowie dostają w kość, życie rzuca im pod nogi szereg rozmaitych kłód, ale gdzieś tam czeka na nich to lepsze jutro. Także ta książka daje nadzieję na lepsze jutro i to mi się bardzo w niej podoba. Oto cudowna powieść, jak już mówiłam, o dorastaniu, o przyjaźni, o miłości, która czeka gdzieś na naszych bohaterów, gdzieś tam na końcu tęczy. Pytanie tylko, kiedy uda im się tam dotrzeć. Także to kolejna cenna lekcja, którą daje nam Cecilia Ahern, mianowicie milczenie czasem znaczy wszystko, więc nie warto tracić na nie czasu. Lepiej czasami powiedzieć sobie prosto z mostu różne rzeczy, zamiast żyć w jakichś takich niedopowiedzeniach, bo do czego to prowadzi? Myślę, że historia Rosie i Alexa pokazuje to bardzo, ale to bardzo dobrze. Także polecam wam tę książkę naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. I nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mam dla was tutaj jeden egzemplarz dzięki Bońkowi, a także księgarni internetowej Bonito. Co zrobić, żeby go zdobyć? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: dlaczego chcielibyście przeczytać tę książkę? Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej. Macie czas do 11 lutego. 12 lutego wyłonię jedną osobę, do której powędruje egzemplarz, jeden ten egzemplarz Love Rosie, ufundowany raz jeszcze przez księgarnię internetową Bonito i to by było na tyle. Naprawdę cudowna, wspaniała, przekochana książka. Kocham Rosie, bo nikt też kocha Rosie, czyli macie tu odpowiedź na taką naszą dzisiejszą zajawkę, którą wrzucałam na Facebooku. Bardzo kochamy Rosie i właśnie tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Bardzo dziękujemy za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!